List świętego Pawła do Rzymian, 8 rozdział, werset 19. Jest to bardzo znany werset, ale ja chciałbym go, żebyśmy przeczytali w trzech różnych tłumaczeniach. I to, co macie w nawiasach, to są po prostu skróty od konkretnej wersji tłumaczenia Biblii. Ale wersety mówią o tym samym, natomiast ciekawie jest spojrzeć, jak trzy inne tłumaczenia malują nam ten werset. I zobaczcie, co nam tutaj Biblia mówi w tym miejscu. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Myślę, że większość z nas ten werset może nie z pamięci zna, ale słyszała choć raz. Zobaczcie, co mówi inne tłumaczenie. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. I trzecie tłumaczenie. Całe stworzenie tęskni bowiem za dniem wspaniałego objawienia się dzieci Boga. Okej? Ten werset może nam pozostać tutaj na ekranie. Jeżeli chcecie podglądać, podglądajcie. I aby troszeczkę was tutaj zachęcić i być może wzbudzić jakąś taką ciekawość w was, powiem wam, że moje zrozumienie, i je wyjaśnię zaraz, jest takie, że to stworzenie oczekuje nieświadomie. To jest coś, co ja zrozumiałem i coś, co odkryłem. To jest moje odkrycie z Panem, że całe stworzenie, które oczekuje objawienia się synów Bożych, mimo że oczekuje z tęsknotą, z gorliwością, z wypatrywaniem, brzmi to jak intencjonalne wypatrywanie, okazuje się, że nie, robią to nieświadomie. I już będę chciał to wyjaśnić, co mam na myśli. Ale zanim to wyjaśnię, chcę jeszcze raz, abyśmy skupili się na tych wersetach. Wymalowane nam jest stworzenie, które jest w potrzebie. Jeżeli postudiujesz te wersety, jeżeli popatrzysz na całokształt i kontekst, to zobaczysz, że tutaj apostoł Paweł maluje nam w tym liście rzeczywistość, że jest stworzenie, które potrzebuje, które oczekuje, które musi czegoś doświadczyć i tym, czego musi doświadczyć, to objawienia się, obudzenia, przejawu życia dzieci Bożych. A więc tak jakby Paweł mówił, że cała ludzkość, że wszystko, co oddycha, potrzebuje, aby Boży ludzie, aby osoby nowonarodzone, aby osoby, które są pojednane z Bogiem, aby osoby, które znają Boga, że to oni są poniekąd odpowiedzią dla tych ludzi. To jest to, co Paweł nam tutaj pisze. Apostoł Paweł, po Jezusie, największy z apostołów, ten, który napisał najwięcej listów. Jeszcze raz chcę to powiedzieć. Paweł nam tu ewidentnie sugeruje, że całe stworzenie jest w potrzebie. Ewidentnie jest potrzeba i że rozwiązanie i odpowiedź na tą potrzebę jest w Bożych ludziach. To jest to, co Paweł nam tutaj przekazuje. I dlaczego uważam, że to stworzenie oczekuje nieświadomie? Ponieważ jeżeli to ci ludzie są w potrzebie, to pytanie, czego dzisiaj potrzebują ludzie? Czego potrzebuje dzisiaj stworzenie? Czego potrzebuje dzisiaj ludzkość? Okay? Zanim wyskoczymy z tematem Jezus, to powolutku, okay? Bo gdybyśmy powiedzieli, że oni oczekują Jezusa, to moja teza, która mówi, że oni są w miejscu oczekiwania nieświadomie, nie miałaby sensu. Oni nie wiedzą, że potrzebują Jezusa. Oni wiedzą, czego potrzebują, ale nie wiedzą, jak to znaleźć. Dzisiaj to, czego świat nie ma, to można by było długą listę wymienić, ale to, z czym dzisiaj świat ma problem, to z nadzieją. Świat, oczywiście, moglibyśmy dotknąć tu elementu miłości, elementu wolności, moglibyśmy dotknąć tematu radości, ale to, czego ten świat dzisiaj
złamany, upadły świat dzisiaj nie ma, nie ma nadziei. Dzisiaj, kiedy porozmawiasz z ludźmi szczerze, kiedy porozmawiasz z ludźmi otwarcie, kiedy ludzie się przed tobą otworzą, żyją w ciągłym strachu, ponieważ nie mają nadziei. Dzisiaj okoliczności nie sprawiły, że nie mają nadziei. Okoliczności, które dzieją się przez ostatnie krótkie lata, tak naprawdę obudziły świadomość, że nie ma nadziei. Ludzie bez Boga zawsze żyli, żyją i żyć będą bez nadziei. Natomiast okoliczności, które się zaczynają sypać jak grad na głowę spacerowicza, zaczynają uświadamiać ludziom, coś jest nie tak. Nie mamy nadziei, zaczynamy drżeć, pojawia się strach, nie wiemy, co będzie dalej. Zaczynamy mieć przeraźliwe fobie, co będzie dalej. Ludzie dzisiaj w świecie bez Boga nie mają żadnej nadziei. I powodem, dla którego Paweł pisze, że my, Boży ludzie, mamy coś, czego nie ma ten świat, jest to, że świat, który nie ma nadziei, ma pomiędzy sobą ludzi bożych, którzy tą nadzieję mają. Dlatego oni oczekują, aż my coś z tym zrobimy, ale oni nie wiedzą, że czekają na nas. Teraz finale finałów nie chodzi o nas, bo to nie my jesteśmy nadzieją, ale my znamy nadzieję. Mówisz trochę dziwnie, Jakub, bo mówisz, że znamy nadzieję, jakby nadzieja była osobą. Nie robię tego przypadkowo i nie przejęzyczam się. Troszeczkę dzisiaj jest mowa o tym, jakby nadzieja była osobą. Ludzie mówią, nie ma nadziei, nie ma dla mnie nadziei. Gdybyśmy zrobili sondę na ulicy, jestem w stanie za stawkę położyć dwie ręce i dwie nogi, że 90% minimum, takie bezpieczna statystyka podaje, 90% osób nie wskazałoby, że nadzieja to osoba, nadzieja to coś. Nadzieja jest utożsamiana z czymś, a nie z kimś. I dlatego ludzie nie mają nadziei, bo szukają czegoś, a nadziei nie znajdą w czymś, nadzieję znajdą w kimś. I teraz zobaczcie, co Biblia mówi dalej. List świętego Pawła do Rzymian 5:5. Piąty rozdział, werset 5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I tutaj jest słowo nam dany. Nam to komu? Bożym ludziom, osobom, które pojednały się z Bogiem. Boży Duch zamieszkuje w osobach tylko i wyłącznie, którzy pojednali się z Bogiem. Innymi słowy, biblijnym językiem, nowonarodzili się z Ducha. Duch Święty nie zamieszkuje w tych, którzy chodzą do kościoła, ponieważ chodzenie do kościoła nie daje żadnej siły sprawczej do tego, że Duch Święty mówi, wow, co niedzielę przekraczasz próg kościelny, dlatego to Duch Święty zamieszka w twoim wnętrzu. Nie. Duch Święty zamieszkuje tylko w tych, którzy się na nowo naradzają i są pojednani z Bogiem przez doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. A więc kiedy Paweł pisze, że Duch Święty, który nam jest dany, on nie próbuje powiedzieć, że my jesteśmy elitą i tam hołota na zewnątrz tego nie ma. Nie, nie, nie. On próbuje powiedzieć, że my jako Kościołowi, nie jako instytucji, bo jest wiele miejsc, które określają się za Kościół, w których nie ma Bożego Ducha i Jezus nie ma nic do czynienia z tymi instytucjami. Kościół to jest zgromadzenie ludzi, która wspólnie spotyka się w imieniu Jezus i działa w oparciu o prawdy Słowa Bożego. Nie o własne ideologie, nie o doktrynę zbudowaną przez własne doświadczenie, ale w posłuszeństwie Słowu Bożemu.
A więc kościół to nie jest budynek. Jeżeli widzisz na jakimś budynku kościół, dzwony, piękne witraże albo imię Jezus napisane na drzwiach, nie oznacza, że jesteś w kościele. Kościół jest wtedy, kiedy ludzie spotykają się w imię Jezusa, dla Jego imienia, gdzie On jest przede wszystkim w centrum, gdzie jest wolność dla Ducha Świętego. To jest Kościół. A więc to Kościół, zabrzmi to źle, ale jest w posiadaniu Ducha Świętego. Kościół jest tym, dla którego Duch Święty został dany. Więc tutaj ten werset czytając od tyłu, dajmy jeszcze raz 5:5, zaczniemy ten werset od tyłu, jest napisane, że Duch Święty mamy my, On jest dany dla nas, jest rozlany w naszych sercach poprzez miłość, która ma początek w nadziei. A więc ten Duch Święty, ta miłość, nadzieja jest tylko dla Kościoła. A więc dla ciała Jezusa Chrystusa. Nie możesz żyć bez Boga i doświadczyć tych rzeczy. Nie możesz doświadczyć osoby Ducha Świętego. Nie możesz doświadczyć miłości. Nie możesz doświadczyć w żaden sposób nadziei. Ponieważ nadzieja jest w przymierzu z Bogiem, między człowiekiem a Bogiem. Miłość Boża jest w przymierzu z Bogiem. Miłość Boga poza przymierzem może cię doprowadzić do przymierza. I teraz zobaczcie, więc Paweł tu mówi, to my mamy nadzieję, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Naszych, znowu naszych. Kogo naszych? Kościoła. Ludzi, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha. Zobaczcie, co znowu Paweł pisze w liście do Kolosan 1:27. List świętego Pawła do Kolosan 1:27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Dlatego nadzieja to nie coś, a ktoś. Zobaczcie, co Biblia mówi. Bóg chciał, Bóg chce, to nie przeminęło. Bóg chce, aby ta nadzieja w nas, co jest tą nadzieją? Chrystus w nas. Aby ta miłość rozlana w sercach naszych, aby ona mogła zabłysnąć pomiędzy poganami, którzy oznaczają ludzi, którzy nie są pojednani z Bogiem, którzy się nowo nie narodzili. I Bóg mówi, ja chcę, to jest moje pragnienie, aby ta chwała, aby moja nadzieja zabłysła pomiędzy tymi, którzy mnie nie znają, ale pamiętajcie, ta nadzieja jest w was. A więc ktoś by mógł rzec, to coś tu się nam wymalowuje. Jakiś wzór, że ten świat to, czego szuka, jest w nas. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To, dlaczego Paweł napisał, że całe stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych, napisał to dlatego, że świat, który nie ma nadziei, nadzieję może znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie, który mieszka w nas, będąc naszą nadzieją. A więc jeżeli my nie przyniesiemy nadziei do zgubionego świata, świat nie ujrzy nadziei. Widzicie to? Jeżeli my nie zaniesiemy nadziei temu światu, my, to nie mam na myśli tylko tego grona tu na sali. My, czyli cały Kościół, czyli wszyscy w przeróżnych miejscach Warszawy, Polski, Europy i wszystkich innych miejsc na świecie, gdzie dzisiaj ludzie spotykają się w imieniu Jezus. U tych, u których jest
jeszcze sobota u tych, którzy jest już końcówka niedzieli. Czytaj wszystkie dziwne zakątki świata. Dla nas dziwne, dla nich to my dziwni, bo to my jesteśmy zakątki świata dla nich. Tam, gdzie wszyscy spotykają się w imię Jezusa, tam, gdzie Kościół się razem spotyka, to my wszyscy zgromadzeni w imię Jezusa na całym świecie, my jesteśmy odpowiedzią. Nie jako finał finałów, ale my jesteśmy odpowiedzią, ponieważ my przynosimy Chrystusa. Rozumiecie? Chcę to wyjaśnić, bo jak coś mi wyjmie z kontekstu, to mnie zniszczy, a nie o to chodzi. To nie my jesteśmy odpowiedzią, tylko Chrystus w nas jest odpowiedzią. Ale dlatego, że Chrystus w nas jest w nas, my się musimy ruszyć. Troszeczkę tak, jakby trzeba było zrozumieć, że się tego Chrystusa z nas nie da odciąć. Paweł mówi, Chrystus w nas. Masz nerkę? Ta nerka jest w tobie. Masz wątrobę? Widzisz, nie możesz powiedzieć, moja wątroba będzie błogosławić ludzi. Nie masz jak tego zrobić. Ty błogosławisz ludzi, dlatego że wątroba ci działa, ty działasz. Dlatego że nerki ci działają, ty działasz. I dlatego że Chrystus w nas działa, nadzieja chwały, ten świat zacznie działać. Ale jeżeli my nie pozwolimy, aby Chrystus w nas działał, świat nie będzie działał. A więc my mamy coś, czego świat nie ma. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, której świat nie ma. Cześć. Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. Trzymaj się!